Dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z szybkim filmikiem. Już jakiś czas temu przyszło do mnie moje zamówienie z Bonprix. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to już Wam pokazywałam, co zamawiałam. Gdzieś tam na tym Instastory Wam pokazywałam. Po moim właśnie tym Instastory kilka z Was, to znaczy wiele osób mi w sumie też pytało, jak to w tym momencie jest z tym Bonprix. Bo gdzieś tam kiedyś wcześniej zamawiały, przestały, później teraz chciałyby znowu spróbować zamawiać. Więc muszę Wam powiedzieć, że moja w ogóle przygoda z Bonprix była taka, że jak jeszcze jeździłam do mojej świętej pamięci babci, babcia zawsze miała właśnie taką prenumeratę tego Bonprix i systematycznie gdzieś tam jakieś ciuchy zamawiała, więc to Bonprix to jest takie, powiedziałabym, taka prenumerata naszych babci, mam. Nie wiem, czy Wy się ze mną zgodzicie, ale ja właśnie Bonprix odkryłam właśnie dzięki mojej babci. Później taka prenumerata przychodziła do mojej mamy. Bardzo często sięgałam i oglądałam, właśnie przeglądałam ten katalog. To jest takie jakby wspomnienie, słuchajcie, z dzieciństwa, tak jak teraz szperamy po katalogach z Avonu, z Oriflame'u i tak dalej. Tak ja kiedyś szperałam właśnie w katalogu Bonprix i sobie myślałam, że to bym sobie zamówiła, to bym sobie zamówiła. No i w końcu jakiś czas temu, słuchajcie, jakiś czas temu, jakiś chyba będzie ze dwa albo więcej, trzy tygodnie temu, zamówiłam sobie po prostu gdzieś tam po jakimś filmiku, gdzieś tam kogoś chyba na internecie, gdzieś mi czmychnęło właśnie Bonprix i weszłam sobie na ich stronę i właśnie zamówiłam sobie kilka rzeczy. Pierwsza moja uwaga jest taka, że troszeczkę trzeba było czekać na to zamówienie. Do koszyka pododawałam sobie produkty, rzeczy właśnie, które były dostępne, a okazało się, że moje zamówienie było kompletowane chyba ponad tydzień czasu i dopiero później było wysłane. Po czym w pierwszym moim zamówieniu nie zostały mi dostarczone leginsy, które sobie zamówiłam, getry, i one zostały dosłane kolejnego tygodnia. Więc to moje zamówienie rozszerzyło się tak jakby troszeczkę w czasie i na dobrą sprawę trochę na nie poczekałam, ale muszę Wam powiedzieć, że szczerze obawiałam się troszeczkę jakości tych ciuchów, bo czytając gdzieś komentarze, właśnie opinie na temat jakiegoś ciucha na Bonprix, wiele osób gdzieś tam miało jakieś zastrzeżenia, nie za specjalnie im się to wszystko podobało, ale jeżeli chciałybyście sobie coś zamówić z Bonprix, także to czytajcie właśnie komentarze, tam często dziewczyny sugerują właśnie, żeby wybrać na przykład rozmiar większy niż zazwyczaj nosicie, bo z rozmiarówką jest różnie. Ale dobra, nie przedłużając, ja Wam pokażę. Zamówiłam sobie takie bardzo uniwersalne, casualowe rzeczy, w których czuję się niesamowicie wygodnie i powiem Wam, że no po pierwsze, tak jak nienawidziłam klapek, w ogóle klapki u mnie to jest zło konieczne, że tak powiem, tak na właśnie na Instastory i na którymś vlogu Wam pokazywałam, że chciałam zamówić sobie takie espadryle i koniec końców zamówiłam całkiem coś innego, zamówiłam klapki i totalnie nie żałuję. Ja teraz Wam pokażę tutaj wszystko tak w ręce, ale na przebitkach, na samym końcu pokażę Wam właśnie taką całą stylówkę z tymi ciuchami, jak to leży. Także do każdego zamówienia oczywiście katalog Bonprix dostajemy. Bardzo mi się podoba sukienka. Słuchajcie, sukienka, która mnie tak strasznie porwała, że tak powiem. Ja ostatnio bardzo lubię sukienki. Sukienki kwiatowe ogólnie. Widzę, że tu też jest dużo strojów. Chcę Wam pokazać tylko tą sukienkę, tylko ją znajdę, bo kurczę, to tak, o jest, dobra. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Jest to sukienka taka jakby kopertowa tutaj zakładana. Przepięknie wygląda. Przepiękny motyw kwiatów i ogólnie, słuchajcie, zamówiłam sobie na AliExpress pierwszy raz sukienkę, taką maxi. Jestem niesamowicie jej ciekawa, jak ona będzie wyglądać, bo w lipcu mamy wesele i zamówiłam tą sukienkę dużo wcześniej z myślą o tym weselu. Ale wracając do tego tematu Bonprix, to popatrzcie, ta sukienka mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Taka tutaj zakładana, pięknie eksponuje dekolt, także no ta sukienka mnie po prostu, że tak powiem, porwała. Ale nie przedłużając, zaczynam. Pokażę Wam szybko moje zamówienie. Jeżeli chodzi o buty, to właśnie buty, klapki. Klapki takie ze srebrną tutaj, no ze srebrnym paskiem. To są te klapki takie profilowane, bardzo wygodne, rozmiar 39. Wkładka tutaj jest skórzana. Ja już w nich śmigałam chyba naście, jak nie 10 razy, więc one tutaj już są tak jakby odbite, właśnie wyleżane, ale muszę Wam powiedzieć, że wygoda w tych klapkach, jak mi się w nich śmiga, to jest po prostu coś fenomenalnego i szukać będę jeszcze jednych tego typu klapek właśnie, i tym bardziej, że takie klapki często
Wydają nam się takie nieładne, takie potężne, takie ciężkie, ale bardzo dużą robotę robią tutaj właśnie te srebrne, te paski. Po prostu mega wygodne, świetne do sukienek, świetne do getrów, do jeansów, po prostu uwielbiam i kocham te klapki. One kosztowały 79 zł. Ja też Wam wszystkie rzeczy te tutaj podlinkuję właśnie na stronie Bompix, tak, że będziecie mogły sobie zerknąć. Wiem, że z mojego polecenia takie klapki kupiła moja koleżanka i też jest z nich bardzo zadowolona. Więc ja na pewno będę szukać tego typu klapek, ale w takim jakby po prostu innym wzorze. Kolejną rzeczą jest dwie basicowe bluzeczki w takim komplecie, można zamówić. W ogóle często na Bompixie z tej serii takiej typowej Bompix, to jest ta seria, jak ona się nazywa w ogóle? My Basic, tak, Bompix Collection. Można często zamówić takie dwupaki, trzypaki, na przykład dwupaki getrów, dwupaki bluzek, t-shirtów i tak dalej, topów. No i ja właśnie sobie zamówiłam dwupak, taki najzwyklejszych, prostych topów. Takich topów jest nigdy za wiele, tym bardziej teraz w okresie takim letnim. Tego typu bluzeczki, takie topy, naprawdę śmiga się w nich za każdym razem, czy do jeansów, czy do shortów, czy do spódnicy, po prostu świetne. Jeżeli chodzi o jakość tych bluzek, to muszę Wam powiedzieć, że jakość jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja zamówiłam sobie w rozmiarze S 36-38, tak. I one są dopasowane, bardzo elastyczne, mega rozciągliwe, ale to, co mi się bardzo podoba w tych bluzkach, to to, że je można zaciągnąć po prostu aż na tyłek, więc ja uwielbiam tego typu bluzki wkasywać właśnie w spodnie, w spódnice, w szerty, w szorty. I te bluzki naprawdę świetnie się sprawdzają. Śmigałam już i w białej, i w tej granatowej. One są po prostu świetnej jakości bluzkami. Żadne staniki nie prześwitują, nic Wam nie prześwituje, więc bardzo fajnie. I ten rozmiar, tutaj akurat ja mam rozmiar 36 czy na 38 i on jest taki odpowiedni. Nie jest za bardzo opięty, nie jest też luźny, także naprawdę Wam polecam. Kurczę, nie pamiętam ceny tego kompletu, ale coś około 40 zł chyba wyszło właśnie za ten tutaj zestaw i one mają, po prostu są normalnie wycięte. To nie jest jakieś takie, wiecie, skrzyżowane wycięcie i tak dalej. Najzwyklejszy biały granatowy top i była też możliwość wyboru biały i czarny, ale ja zdecydowałam się na biało-granat i to idzie do prania, bo już jest po prostu, trzeba to odświeżyć. Kolejną rzeczą właśnie jest bluzka i ja tą bluzkę jeszcze w niej nie chodziłam, ale ją mierzyłam z tej racji, że ona mi się niesamowicie spodobała na modelce właśnie w katalogu. Nie chcę tego tutaj teraz szukać, ale Wam, tak jak mówię, wkleję na samym końcu jakieś przebitki, po prostu jak te ciuchy na mnie leżą. Wybrałam sobie rozmiar 36 na 38 znowu, czyli niby to jest SK. Tak? Tak, 36 na 38 i to już będzie troszkę luźniejsze, także jeżeli na przykład nosicie 36-38, a chcecie, żeby z tego modelu bluzka była dla Was dopasowana, to weźcie sobie mniejszy rozmiar. Tak wygląda bluzeczka. Tutaj mamy czarna, bawełniana bluzka z taką aplikacją rokową jakby. Rękawek 3/4. Ja tą bluzkę wzięłam z myślą o tym, żeby nosić ją właśnie albo do takich skórzano bardziej spodnie, albo czarne zwykłe rurki i na to ramoneska, jakieś botki, czy też po prostu szpilki. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I podoba mi się. Tak jak mówię, jeszcze w niej nie chodziłam, ale ją mierzyłam. Tutaj strasznie mi teraz przekłamuje światło, bo odbija, ale podoba mi się, bardzo mi się podoba i w ogóle jestem zadowolona bardzo z jakości tych ciuchów, jeżeli chodzi o materiał, bo powiem Wam szczerze, że ta bluzka też nie była droga, a często gęsto jest tak, że na tych różnych targach, jarmarkach i tak dalej, jak mamy ciuchy, to one są naprawdę bardzo złej jakości, z dużą domieszką poliestru, sztucznych po prostu składników, a te tutaj powiem Wam, że naprawdę są bardzo przyjemne. No i nie zawiodłam się. Kolejną rzeczą są getry. Getry właśnie, na które czekałam w drugim po prostu, zostały mi dosłane najzwyczajniej w świecie. I powiem Wam, że te getry to jest po prostu, mogłabym śmigać w nich 24 na dobę. Po pierwsze, wybrałam, one są też z tej serii Bompix Collection, zwykłe czarne i to, co się w nich wyróżnia, to to, że one mają tutaj po boku biały lampas, biały pasek, bardzo jaskrawy biały pasek,
biały pasek i ja wybrałam w rozmiarze M chyba, o ile się nie mylę, tak, ja mam M-kę i ta M-ka jest na mnie dobra. One tutaj nogawki mają bardzo dopasowane, ale te getry są tak długie, słuchajcie dziewczyny, że jeżeli jesteście wysokie, ja mam 1,68 m, jeżeli jesteście wysokie i boicie się, żeby getry Wam nie sięgały nad kostkę wysoko, to te getry muszę Wam polecić. One są tak długie, że one mi się jeszcze, ja często je po prostu sobie przy nogawce podwijam, żeby troszeczkę kostkę było widać jednak. To, co mi się bardzo w nich podoba, to to, że one nie są biodrówki, ale tutaj mi skacze światło niesamowicie, bo mam czarne getry, więc tu mi się to wszystko odbija. To, co mi się w nich bardzo jeszcze podoba, to to, że one zachodzą wysoko na pas i bardzo mi się to podoba i tak też śmigałam na przykład w tej białej bokserce i w tych getrach i bokserka do getrów i naprawdę świetnie to wygląda. Gruby materiał, na tyle gruby, że nic Wam nie przebija, nogi Wam nie przebijają, bielizna Wam nie przebija, ale nie są na tyle grube, żeby się gotować w nich. Ja jestem po prostu z nich mega zadowolona i będę jeszcze sobie zamawiać takie same, tylko w kolorze szarym. No po prostu świetny zakup i bardzo się cieszę, że te getry mi zostały dosłane, bo bałam się, że one po prostu no nie będą, nie przyjdą mi, a żadnej informacji w tym temacie nie uzyskałam. Więc getry. I kolejną, ostatnią rzeczą już z tego zamówienia jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona i wiem, że moja koleżanka Beatka chyba też ten sweter będzie zamawiać albo już zamówiła. Jeśli nie, no to koniecznie zamów, bo naprawdę jest świetny. Szukałam czegoś, co by można było narzucić w lecie właśnie po południu, wieczorem, jak tak, żeby to nie było za grube, żadna kurtka, żadna ramoneska, tylko jakiś kardigan luźny i na czym mi zależało? Na tym, żeby on był długi. Bardzo mi się podoba właśnie w różnych takich stylizacjach, gdzieś na blogach, Instagramach i tak dalej, kiedy w takich letnich totalnie stylówkach typu shorty i basicowa biała bluzka i tak dalej, dziewczyny mają zarzucone mega długi kardigan i tutaj wybrałam sobie coś po prostu świetnego w rozmiarze S. Bardzo on mi się spodobał. Motyw gwiazdek, słuchajcie, to jest taki kardigan typu waterfall, czyli on tutaj nam się nie zapina, on tutaj po prostu sobie tak luźno wisi. Długi, 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 w gwiazdy, słuchajcie, rękawek jest długi. Ja nie wiem, ale jakość tego swetra jest po prostu zarąbista. Ja nie miałam jeszcze nigdy takiego miłego i przyjemnego swetra. Z ciekawości sobie zerknę, z czego jest tutaj wykonany ten sweter. I mamy 50% wiskozy i 50% akrylu. Więc materiał bardzo przyjemny, bardzo milutki, bardzo miękki i ciepły. Ale nie tak, nie na tyle ciepły, żeby się w nim po prostu pocić. Jest po prostu przepiękny. Długi sweter, też już w nim śmigałam nieraz. I do shortów, i do jeansów, do getrów, do spódnicy, sukienki. Super sprawa. Też nie był jakoś mega drogi, z tego co ile pamiętam, to chyba nawet był po jakiejś promocji czy przecenie, ale dziewczyny, jak szukacie jakiegoś luźnego, fajnego swetra i chcecie, żeby on by tak się troszeczkę bardziej wyróżniał, no to polecam Wam ten, bo on ma gwiazdki, to nie jest taki mega, wiecie, uniwersalny i pospolity sweter, który co druga osoba będzie miała na ulicy, typu czarny i tak dalej, ten jest po prostu... jeszcze tu jakieś paprochy, ten jest po prostu taki unikatowy, bardzo fajnie wygląda i ja się w nim świetnie czuję. Także dziewczyny, tak by wyglądało moje zamówienie z Bonprix, na pewno będę zamawiała jeszcze szare getry i inne klapki sobie zamówię, bo są mega wygodne. Ja wszystkie te ciuchy Wam podlinkuję, jakbyście sobie chciały zerknąć. No i łapka do góry, jeśli filmik Wam się podobał, jeśli ta stylówka, którą Wam za chwilę pokażę, Wam się podobała. I piszcie w komentarzach, bardzo Was proszę, co Wy sądzicie o zakupach w Bonprix, czy już coś zamawiałyście, czy zamawiacie, jakie Wy macie przygody właśnie z tąże marką. Ja się już z Wami dzisiaj żegnam, no i zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Cześć, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.